Dzisiaj pokrótce opowiem, jak wygląda praca w programie Arkadia 11. Będą Państwo mogli zadawać pytania. Ja na wszystkie pytania odpowiem po prezentacji. Pierwsze 30 minut, tak mniej więcej, będzie to właśnie opis naszego programu. Jeżeli ktoś w trakcie napisze, to ja i tak to pytanie odczytam i odpowiem na samym końcu, więc można oczywiście na koniec odpowiadać. Firma Intersoft ma w swoim asortymencie program Arkadia, Arkadia Plus i Arkadia LT. Ja tutaj będę pokazywać na Arkadii Plus, ale wszystkie elementy, które ja będę dzisiaj pokazywała, dotyczą wszystkich tych wersji, bo będę tutaj opisywała głównie pracę w systemie, czyli zarządzanie projektem, jak wprowadza się elementy, jak się je edytuje, dlatego że to we wszystkich tych trzech programach jest dokładnie takie samo. Zaczniemy od tego, że w momencie, kiedy Państwo pierwszy raz zainstalują program, przepraszam, pierwszy raz odpalą program Arkadia 11, to pokazuje się takie okienko. Ja, żeby tutaj nie przełączać tych widoków za każdym razem, zrobiłam sobie zrzuty z tego, jak to wygląda. To okienko to jest tylko i wyłącznie układ tych narzędzi, które tutaj mamy pod spodem, czyli tutaj jeszcze włączę to ponownie, czyli te narzędzia, do których mamy dostęp. Czy to są zakładki wszystkie, ze wszystkimi opcjami, czy tylko część, żeby nie mieć zbyt dużo informacji i nie szukać niepotrzebnie swoich opcji. Dlatego właśnie zrobiliśmy takie okienko, które w momencie, kiedy otwieramy program pierwszy raz, można automatycznie wyłączyć wszystkie niepotrzebne dla nas opcje. I tak dla architekta początkującego tutaj mamy na dole, jak wygląda ilość wstążek i jeśli chodzi o tą część architektoniczną, polecenia. Jest to najmniejsza ilość poleceń, ale tak, żeby dało się narysować budynek, plus też bardzo ograniczona ilość elementów takich do dorysowywania, czyli linie, tekst, naprawdę najpotrzebniejsze opcje. Dla architekta zaawansowanego mamy już wszystkie opcje dostępne w module Arkadia Architektura, oczywiście też modelowanie terenu, no i opcje CAD-owskie, wszystkie, które są w programie, czyli możliwość dorysowywania elementów później na przekroju, czy na elewacji, czy do dokumentacji, wprowadzanie tekstu, wprowadzanie podkładów rastrowych, no i tak dalej. Pozostałe te szablony to jest zawsze jest architektura w wersji podstawowej, a do tego w zależności od branży, którą sobie wybierzemy, odpowiednie zakładki. Więc oczywiście dla konstruktorów będą głównie elementy konstrukcyjne, wszędzie są elementy do dorysowania, czyli elementy CAD-owskie, ale oprócz tego właśnie te elementy właśnie z instalacji gazowych albo wodociągowych, tak jak tutaj jest woda i kanalizacja. Później jeśli chodzi o gaz, no to mamy wszystkie pozostałe wyłączone, a mamy tylko gaz włączony. W elektryce mamy wszystkie moduły elektryczne powłączane. No a te szablony są takie, że są dostępne wszystkie opcje. W przedostatnim szablonie są dostępne opcje najpierw systemu Arkadia, czyli wprowadzanie ścian, rur, elementów konstrukcyjnych, a później elementy CAD-owskie uzupełniające naszą dokumentację. Natomiast w tym ostatnim to jest jak gdyby szablon, który był do tej pory w programie, czyli w Arkadii 10, jak się ją włączało, najpierw były te opcje graficzne, znaczy takie CAD-owskie, rysowanie linii, wprowadzenie tekstu, a później były moduły Arkadii. Więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tej wersji Arkadia 10, to polecam ten szablon ostatni. Tu jest jeszcze taki szablon, tylko licencja Arkadia BIM. Jeżeli ktoś z Państwa chce wiedzieć, jakie opcje dostępne są dla każdego w programie, można włączyć właśnie te opcje i wtedy mamy to na swojej licencji i widzimy, jakie elementy możemy wprowadzać z każdej branży, bo to jest i architektura, i na przykład instalacje gazowe, i instalacje elektryczne, z tego względu, żeby w rysunku jak najwięcej informacji wprowadzić, żeby było wiadomo, ile na przykład instalacje zajmują nam miejsca w pomieszczeniu. Więc te elementy są dostępne w programie, mimo że na przykład w architekcie zaawansowanym one są wyłączone. I teraz, jeżeli
pierwszy raz kliknęliśmy na jakikolwiek wybór, to okienko się na razie więcej nie powtórzy, więc jeżeli ten wybór uznaliśmy, że chyba albo wybraliśmy za mało opcji, albo za dużo, to proszę zwrócić uwagę, tutaj po lewej stronie jest taka ikonka zielona. Ona nam pozwala na wybór jeszcze raz danego zdefiniowanego szablonu, bądź na przykład, tak jak ja tutaj mam już zmieniony ten szablon, bo włączyłam sobie jeszcze moduł architektury krajobrazu, włączyłam sobie moduł Arcadia 3D Makera, gdzie mogę w chmurze na przykład zapisać widok 3D na budynku i wysłać inwestorowi bez jego możliwości w ingerencji w ten projekt. Tutaj mogę włączać i wyłączać poszczególne moduły. Po prawej stronie mam informację, czy mam na nią licencję, czy nie. Jeżeli Państwo zainstalowali dopiero co program, to przez 28 dni na wszystko mają Państwo licencję, można wtedy posprawdzać, co jest dostępne. Natomiast to, co jest tutaj w tej kolumnie, wszyscy mają dostępne od chwili zainstalowania do chwili odinstalowania programu, no bo wtedy oczywiście już nie będzie można z tych opcji korzystać. Natomiast jest to po prostu zdefiniowane w programie. Dobrze, no to w razie czego, jeżeli zamkniemy to okienko, mamy tutaj na pasku z lewej strony taką samą ikonkę, bądź na wstążce zarządzaj, wstążka zarządzaj, mamy możliwość włączania i wyłączania pewnych elementów, które właśnie nam pomagają w konfigurowaniu naszego projektu. No a teraz pokrótce. Arcadia 11 służy do rysowania projektów w branży budowlanej ogólnie. Czyli mogą to być architektoniczne projekty, mogą to być instalacyjne, mogą to być jakieś elementy konstrukcyjne. Można też stworzyć dokumentację CAD-owską tylko i wyłącznie z linii, nie używając na przykład elementów takich bardziej inteligentnych ścian, rur, które mają jeszcze dodatkowe właściwości. Też można, ponieważ w każdym module mamy oczywiście, w każdym szablonie mamy oczywiście jeszcze możliwość dorysowania jakichś elementów właśnie takich prostszych, bądź opisania ich w zależności od potrzeby. Ale generalnie po to jest właśnie zdefiniowane i te szablony, żeby łatwiej znaleźć te najważniejsze opcje do rysowania. I tak, na górze ekranu mamy wstążki, z których będziemy sobie wybierać różne opcje, jak w większości teraz programów. Z lewej strony mamy pasek narzędzi, w którym mamy możliwość zarządzania najważniejszymi elementami naszego projektu, takimi do zarządzania, na przykład okno menadżera projektu. W momencie, kiedy Państwo uruchomią program, to okno jest oczywiście puste. Ono się zapełnia automatycznie w trakcie pracy programu. Więc oczywiście proponuję przynajmniej na początek pracy mieć go na wierzchu, ponieważ ono nam się przyda, a na pewno będzie istotne to, żeby je włączać i wyłączać, dlatego że tutaj między innymi dodajemy kondygnację, wyłączamy kondygnację, usuwamy kondygnację. Więc to jest bardzo ważne okienko, czyli możemy je włączać i wyłączać tutaj z lewej strony z paska narzędzi, bądź na wstążce zarządzaj jest włączanie i wyłączanie właśnie takich elementów. Mamy tutaj też podgląd 3D i podgląd konstrukcyjny. Też możemy włączać i wyłączać w zależności od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni do rysowania. W Arcadii głównie rysujemy na rzucie. Elementy są wprowadzane w widoku z góry, natomiast ten trzeci wymiar jest automatycznie pokazywany od razu. Oprócz widoku rzutu i widoku 3D mogą być jeszcze dodatkowe widoki, w zależności od branży. W architekturze będą to elewacje i będą to przekroje. Ale jeżeli mamy na przykład instalacje sanitarne, ja się tutaj przełączę na inny projekt, przybliżę się tutaj troszkę do projektu, a właśnie, widok 3D i ogólnie jak się przemieszczać po projekcie. Widok 3D, przybliżanie i oddalanie, tak samo na rzucie, to jest poruszanie się kółkiem myszy, czyli po prostu kręcenie kółkiem myszy. Jeżeli kółko myszy wciśniemy, jak w większości programów CAD-owskich, możemy przesuwać widok, zarówno 3D, jak i na rzucie. Tutaj na rzucie musimy się troszkę bardziej jeszcze przybliżyć. Musiałam troszkę zmienić sposób, żeby Państwo widzieli instalację, bo przez ściany niestety za bardzo nie widać. No i teraz
momencie, kiedy chcemy na przykład obrócić widok 3D, lewy klawisz myszy i obracamy tym widokiem. Lewy klawisz myszy też pozwala zaznaczyć jakiś element, jeżeli ten widok jest aktywny. Teraz mamy aktywną aksonometrię, czyli inny widok naszego projektu, jeżeli mamy właśnie instalacje wodociągowe, ten moduł instalacji wodociągowych. I proszę zwrócić uwagę, menadżer projektu ma tutaj zakładki. Jest to rzut. Jeżeli przełączymy się na rzut, to tutaj jest rzut aktywny, jest rzut budynku. Jeżeli się przełączymy na widok 3D, to widok 3D jest aktywny, ma tutaj napisane, że jest aktywny i teraz, jeżeli na coś kliknę, to rzeczywiście coś się będzie zaznaczało. Tylko jestem niestety pod spodem, więc Państwo tego nie zobaczą, bo się, o właśnie, zaznacza element i tutaj widzę, że zaznaczyłam odpływ przyboru, więc od razu mam okienko właściwości. Mamy też właśnie, jeśli chodzi o pozostałe widoki, to na przykład aksonometrię, rozwinięcia. W zależności od modułu, w którym będziemy pracować, to te widoki, które będą wstawiane, będą tutaj właśnie w menadżerze projektu jako kolejne zakładki. Oprócz tego, że możemy się w nich przełączać właśnie poprzez klikanie tutaj po prostu na kolejną zakładkę, to proszę zwrócić uwagę, że w lewym dolnym narożniku jest uchwyt widoku. Jest tutaj napisane, że jeżeli klikniemy dwa razy, to po prostu ten uchwyt się uaktywni. Przy rzucie może być troszkę inaczej, dlatego że rzut na rzucie może być ten uchwyt widoku bardzo często gdzieś na rysunku, więc wtedy łatwiej się po prostu przełączyć właśnie klikając po prostu na zakładkę rzut. No i wrócimy jeszcze na chwilkę do tego pierwszego projektu. Jeszcze a propos tego, co mamy na ekranie. Po lewej stronie mamy opcję do przyciągania. To są opcje punktów zaczepienia, czyli w momencie, kiedy rysujemy, żeby nasz kursor przy rysowaniu na przykład ściany łapał inny koniec ściany, albo żeby łatwiej narysować ścianę prostopadłą, to te opcje mamy tutaj dostępne. Domyślnie jest kilka włączonych, ale można to sobie jeszcze modyfikować w trakcie pracy. Po prawej stronie mamy opcję do odświeżania rysunku, opcję pokaż wszystko, przybliżanie, oddalanie, czyli takie podstawowe, jeżeli ktoś zapomni o przybliżeniu kółkiem myszy. I na dole mamy obszar poleceń. Arkadia jest programem CAD-owskim, także takim podobnym trochę do większości tego typu programów, do AutoCAD-a i tego typu aplikacji, czyli polecenia możemy wybierać ze wstążek, z pasków narzędzi, bądź po prostu wpisywać je w tym obszarze poleceń. Ale jeżeli nawet wybierzemy je z ikony po prostu ze wstążki, to ten obszar poleceń jest po to, żeby komunikować się z programem. W momencie, kiedy wybierzemy polecenie, program nam powie, w której fazie jesteśmy. Czy potrzebny nam jest początek linii, czy też ściany, czy potrzebny nam jest koniec, czy program wymaga jakiegoś potwierdzenia, czy ma coś usunąć, czy ma coś zostawić, czy na przykład podać ilość elementu do kopii. Więc to będziemy zawsze wprowadzać i pytać jak gdyby program, w jakiej jesteśmy fazie, co tutaj potrzebuje, to będzie wszystko wprowadzane właśnie w obszarze poleceń. Poniżej jest jeszcze pasek stanu, w którym możemy też włączać i wyłączać pewne elementy. Ja może na chwilkę teraz przejdę na czysty dokument. Tu będzie najłatwiej pokazać na przykład włączanie i wyłączanie siatki tu na dole właśnie po prawej stronie. No i jak przełączyliśmy się na pusty dokument, to właśnie tutaj widać chyba najbardziej. Menadżer projektu jest pusty. To jest bardzo ważne okienko, ponieważ jak Państwo rysują, jeżeli Państwo znają programy właśnie CAD-owskie typu AutoCAD, to pewnie są Państwo przyzwyczajeni do rysowania na warstwach. Arkadia i rysowanie w systemie BIM, czyli ścianami, rurami, kablami, różni się od takiego zwykłego CAD-a tylko i wyłącznie tym, że nie wstawiamy warstw, nie zadajemy warstw. One tworzą się samodzielnie. Jak ja wstawię ścianę, to tworzy się warstwa ścian i dla danej kondygnacji, dla danego budynku i do tej warstwy te elementy należą. Więc my tym się w ogóle nie zajmujemy. Tym zarządza menadżer projektu. My nie dostawiamy warstw, one tworzą się automatycznie. No i teraz, jeżeli zaczynamy rysunek, czyli mamy pusty dokument,
Czyli tutaj raczej mówię o takich architektonicznych projektach, to mogę po prostu kliknąć na wstaw ścianę. I w tym momencie proszę zwrócić uwagę, menadżer projektu został jak gdyby zapełniony już, został stworzony budynek, została stworzona kondygnacja i został stworzony teren, chociaż jeszcze oczywiście nic nie widać. Bardzo ważnym założeniem Arkadii, systemu Arkadia jest to, że elementy należą albo do budynku, albo do terenu zewnętrznego. Jeżeli chodzi o architekturę, te wszystkie elementy architektoniczne i instalacje wewnętrzne, te, które mamy wszyscy w podstawowej licencji, są w budynku i przypisane do danej kondygnacji, na którą wstawiamy. Czyli pod tą kondygnacją, jak zaraz wstawię sobie ścianę, ona będzie tutaj wymieniona. Natomiast jeżeli będziemy wstawiać instalacje, przepraszam, sieci zewnętrzne albo oczywiście teren zewnętrzny, to będą te wszystkie elementy dostępne tutaj w terenie zewnętrznym. Pomiędzy tymi elementami przełączamy się poprzez kliknięcie na ikonkę przed nazwą bądź dwukrotne kliknięcie na nazwę danej kondygnacji, dachu czy terenu zewnętrznego, na który się będziemy przełączać. Właściwości kondygnacji możemy modyfikować w dowolnym momencie, albo tutaj z ikonek, które są dostępne. Proszę zawsze chwilkę poczekać, aż się pokaże ten tooltip, ten dymek, żebyśmy wiedzieli, do czego są dane ikonki. Albo pod prawym klawiszem też mamy zazwyczaj menu kontekstowe, gdzie możemy sobie wybrać właśnie właściwości. No i tutaj, jeśli chodzi o Arkadię, tutaj dosyć istotna jest ta grafika. W Arkadii wysokość kondygnacji jest wysokością od górnej krawędzi stropu surowego do górnej krawędzi stropu surowego, który będzie nad nami. Podłoga nie jest wliczana w wysokość kondygnacji. Podłoga i sufit pod stropem jest definiowany w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Także nie jest tutaj brane pod uwagę przy kondygnacji, więc na to należy zwrócić uwagę. Oczywiście nazwa kondygnacji, właśnie wysokość całkowita. Wysokość bazowa zazwyczaj na dokumentacji, na rzucie parteru, na przekroju będziemy chcieli, żeby była 0,0 w samym budynku, więc oczywiście tu zostawiamy. Czasami się zdarza, że ta wartość jest inna, więc wtedy to definiujemy. Natomiast wysokość bezwzględna to jest wysokość tą, którą sczytamy z mapy. Jak nasz budynek stoi w danym miejscu, oczywiście w zależności, czy to jest budynek jednorodzinny, czy użyteczności publicznej, no to oczywiście jeszcze albo dodajemy te parę centymetrów, nad którym jest parter, nad tą wartością, którą sczytaliśmy z terenu, albo właśnie tutaj definiujemy sobie po prostu sczytane wartości z mapy. Wysokość cięcia rzutu też ma znaczenie, tylko i wyłącznie dlatego, że dokładnie w tym miejscu jest robiony rzut. Czyli jeżeli byśmy wstawili na przykład okno na 150 cm, to ono na rzucie będzie na ścianie zaznaczone tylko linią przerywaną. Ściana nie zostanie przecięta. Jeżeli będziemy chcieli, żeby była przecięta, to po prostu trzeba zmienić tą wartość. Wysokość kondygnacji można modyfikować w dowolnym momencie oczywiście. No i teraz wracając do wprowadzenia ściany. Też bardzo istotną rzeczą przy wprowadzeniu jakiegokolwiek elementu systemu jest okno wprowadzenia, czyli to, które się pokazuje tutaj z lewej strony. Mamy jeszcze takie okienko, które prawdopodobnie na samym początku jest gdzieś na środku. Je w razie czego w opcjach programu można wyłączyć. Ja je zawsze przesuwam. Czasami się przydaje. To jest dokładnie to, co jest tutaj. To jest zmienna lista, jest powtórzeniem tego, co jest w obszarze poleceń, tylko w obszarze poleceń to jest niestety poleceniami, tak jak one się nazywają. Tutaj jest to po prostu napisane, jak to się nazywa. I te opcje też są dostępne w tym okienku wprowadzania w tej linii. One się będą zmieniały i tutaj będą dochodziły i wymienne będą te opcje dostępne tutaj. Natomiast w tym okienku dosyć istotna jest ta ikona największa. To jest, jak Państwo chwilkę przytrzymają kursor, to jest dojście do właściwości, bo element możemy wstawić i później zmodyfikować, albo najpierw zdefiniować, a później wprowadzić. Więc opcje dostępu do właściwości oczywiście mamy tutaj na samym początku.
Jeśli chodzi o ściany i poszczególne elementy, może nie będzie tego przy rurach i przy kablach, ale przy ścianach dosyć istotne jest, czym rysujemy tę ścianę. Czy jest to oś konstrukcyjna, czy jest to krawędź. Jak będziemy robić inwentaryzację, będziemy rysować albo jedną, albo drugą krawędzią, więc przy rysowaniu możemy sobie tutaj zmieniać tą wartość. W momencie, kiedy na przykład wstawiamy słup, albo element taki trójwymiarowy, żeby określić, gdzie będzie podłączenie na przykład wody, bo wstawiamy toaletę albo umywalkę, to będziemy mieli tutaj dostęp do 9 punktów, do narożników, do środków, boków, no i oczywiście do środka elementu, tak żeby łatwiej od razu wstawić element. Więc to okienko ma nam ułatwić i zdefiniowanie elementu i sposób jego wstawienia. Zawsze są dostępne pisaki, którymi są elementy rysowane, opisy, które będą definiowane poprzez te czcionki i powierzchnie, czyli na przykład, czy to będzie tynk, tak jak jest tutaj, czy to będzie jakiś klinkier, czy coś innego. Mamy do dyspozycji bazę w programie. Jak Państwo zatrzymają się tutaj na jakimś elemencie chwilkę, to pokaże się podgląd. Można też tutaj po kliknięciu na tą ikonę wprowadzić własny plik, bitmapę, JPG, plik PNG, czyli takie najpopularniejsze formaty. Tylko proszę pamiętać, że program zapamiętuje ścieżkę do tego elementu, czyli do tego obrazu, więc żeby nie zmieniać ani nazwy, ani nie przestawiać do innego katalogu, bo program tego już później nie znajdzie. Więc te elementy możemy zdefiniować przed wprowadzeniem, bądź oczywiście po. No i jeżeli zaczniemy rysować, podobnie jakbyśmy rysowali w kadzie linię. Włączę sobie orto, F8 też może być, albo tutaj ikonka na dole po prawej stronie. No i teraz, albo mogę pokazać długość i po prostu wpisać i zatwierdzić. Mogę też wybrać stąd, z tego okienka, co chcę zrobić. Czy podać kąt, czy podać długość, czy powiedzieć, że coś jest równoległe do czegoś. Jeżeli po prostu podam długość, to wpisuję na przykład 500, zatwierdzam poprzez Enter. Mogę też wpisać współrzędne x, y, tylko pamiętajmy, że jeżeli chcemy to zrobić od danego miejsca, to wprowadzamy to z małpką. Tak dokładnie, w jaki sposób się będzie rysowało, to zapraszam na przyszłotygodniowe webinarium. Tam wprowadzimy sobie ściany, okna i inne elementy, więc tam już będę dokładnie mówiła, w jaki sposób się to robi. Natomiast tutaj po prostu albo korzystamy z tych ikon, które tutaj są. Proszę zwrócić uwagę, już się tutaj coś zmieniło. Albo po prostu, jeżeli mamy orto włączone, to pokazujemy kierunek, wpisujemy wartość i Enter. W momencie, kiedy rysujemy, bardzo przydają nam się opcje śledzenia. W każdym kadzie są opcje śledzenia, więc wykrywanie innych elementów jest zapewne Państwu dosyć znane. Natomiast tutaj jest to troszkę inaczej potraktowane, ponieważ takie zwykłe kadowskie śledzenie też jest i ono jest taką, że tak powiem, zieloną, przerwaną linią. A tutaj to białe śledzenie, które Państwo widzą, jest też zdefiniowane tutaj w okienku, można je włączać i wyłączać. Jest tylko od takich samych elementów, czyli jak ja wprowadzam gniazdko elektryczne, to śledzenie wykryje mi inne gniazdka, żeby na przykład wprowadzić je na jednej linii. Tak samo jest przy ścianach. Jeżeli ja wprowadzam ściany, to żadnego innego elementu one mi nie wykryje. Na przykład tutaj teraz, jak wprowadzę sobie ścianę, pod prawym klawiszem mogę powtórzyć opcję. Proszę zwrócić uwagę, jak dojeżdżam do końca ściany, to jak najbardziej mi się znajduje. Natomiast jak tutaj wprowadziło mi się automatycznie pomieszczenie, tego program nie znajduje, dlatego że ma tego właśnie nie znajdować. No i teraz spójrzmy na chwilkę na menadżera projektu. Mamy tutaj właśnie już ściany i proszę zwrócić uwagę, zarządzanie jest właśnie w tym okienku, czyli włączanie i wyłączanie. Pomieszczenia automatycznie się dodały. Tutaj w bardzo wielu miejscach Państwo będą mieli takie udogodnienie, że program nam w czymś pomoże bądź wyręczy. Jeżeli będziemy chcieli z tego zrezygnować, to oczywiście albo możemy to przemodyfikować, jeżeli na przykład otwór w stropie nad schodami nam, który się wytnie automatycznie, kształtem nam nie będzie pasował, albo możemy go wyłączyć, jeżeli to będą schody przed. Będzie to zależało oczywiście od naszego projektu, ale już pewne rzeczy program zrobi za nas, żebyśmy nie musieli o tym pamiętać.
i wszystko umieści tutaj w menadżerze projektu. Teraz jeszcze jedna rzecz. Zawsze się zdarza, że albo chcemy coś sobie dorysować i tak nie do końca, bo nie do końca wiemy, jak coś jest rysowane, albo po prostu musimy coś dorysować do dokumentacji, czyli liniami pokazujemy pewne elementy. I teraz linie, które wprowadzamy, jak jesteśmy na kondygnacji bądź na terenie, wprowadzają się do tej kondygnacji. Chodzi mi o to, że jak wyłączę sobie kondygnację, proszę zwrócić uwagę, wyłącza się także ta linia. One są automatycznie, wszystkie elementy CAD-owskie, czy opis, czy właśnie linie, są automatycznie wprowadzane na ten elementy użytkownika. W razie czego, jeżeli chcą Państwo to podzielić, można przed wprowadzeniem elementu, można dodać jakąś warstwę, taką grupę, przepraszam, u nas to się nazywa, kliknąć na niej dwukrotnie, żeby ona się tutaj aktywowała. I teraz, jeżeli ja sobie dorysuję taką linię, to proszę zwrócić uwagę, mogę jej zmienić kolor, to w ten sposób będę mogła nimi zarządzać, tak? Włączać i wyłączać. I one są przypisane do kondygnacji. Jeżeli coś ma być niezależne od kondygnacji, niezależne od budynku, to dopiero wtedy na wstążce zarządzaj, możemy wejść sobie w eksploratora warstw i dodać tutaj jakiekolwiek warstwy. Tylko jedna uwaga, pod żadnym pozorem nie modyfikujemy tych, które się zaczynają od ISA podkreślnik. Ich nie ruszamy, nie zmieniamy nawet koloru. To wszystko musi być zarządzane tutaj w okienku dialogowym, bo inaczej możemy uszkodzić sobie projekt. Także nie polecam. Teraz w momencie, kiedy pracujemy na Arkadii, możemy oczywiście wprowadzić inne branże, tak jak tutaj mamy właśnie elementy sanitarne. Bywa tak, że współpracujemy z kimś, kto no nie ma Arkadii. Jeżeli ktoś ma program, który zapisuje pliki w formacie IFC, to na wstążce start, przepraszam, wstaw, mamy import pliku IFC. Ja tutaj akurat miałam tylko taki projekt z budynkiem, ale to może być projekt z instalacjami, bądź na przykład w budynku, a my będziemy wstawiać instalacje. Więc możemy to wstawić. Proszę zwrócić uwagę, że menadżer projektów wtedy wygląda troszkę inaczej. Po lewej stronie będzie drzewo projektu IFC, a tu jest projekt nasz. Jeżeli tutaj będziemy coś dorysowywać, to tutaj będą nasze elementy, a tutaj są elementy z tego podrysu IFC. Możemy je włączać i wyłączać. Możemy też sprawdzać właściwości, natomiast absolutnie nie możemy ich modyfikować. Ale jeżeli zaznaczymy element, proszę zwrócić uwagę, jest to ściana. Jeżeli on jest zapisany nie tylko jako geometria, to będzie o właściwościach, czyli no przy ścianie będzie materiał, przy rurze będzie średnica i przepływ wody. Wszystko zależy od tego, co będzie zadane w pliku. Więc takie pliki IFC możemy sobie wczytać. Jeżeli współpracujemy z kimś, kto pracuje na Revicie, to możemy też dostać od niego plik RVT i też na wstążce wstaw wykorzystać tutaj tą ikonę. RVA, czyli na pojedynczą też możemy tutaj wprowadzić. Z tym, że różnica będzie taka, że w momencie, kiedy tutaj mamy odwzorowany tylko i wyłącznie model geometryczny, tak można powiedzieć. Co prawda program powie, że to jest ściana, ale żadnych parametrów ta ściana już nie będzie miała, więc jeżeli współpracujemy nawet z kimś z Revita, raczej proponuję jednak import IFC, ponieważ on przenosi dużo więcej informacji. Jeszcze tylko na koniec taka informacja. Mamy w programie oczywiście projekty dostępne, tak żeby Państwu pokazać, co program może. Jest i z architektury, i z instalacji wszystkich, i z elementów konstrukcyjnych. One się znajdują w bibliotece, tam gdzie są dokumenty Windowsowe się mieszczą, czyli biblioteka, dokumenty, Intersoft. No i w zależności od tego, którą wersję Arkadii mamy, to wybieramy, no i Arkadia 11 przykłady i można do nich dojść i zobaczyć, jak to wygląda. Przykłady są domyślnie tylko do odczytu, tak jak tutaj Państwo widzą, więc one za każdym razem pokażą informację, że są tylko do odczytu, także trzeba przyklikać, że tak chcemy i żeby można je obejrzeć.
Zaraz Państwu dam, że tak powiem, możliwość zadawania pytań. Jeszcze tylko ostatnia informacja. To webinarium, które dzisiaj jest, w przyszłym tygodniu zostanie udostępnione na YouTubie. W razie czego proponuję tutaj od nas ze strony intersoft.pl przejść sobie na kanał YouTube'a. Jeżeli ktoś ma go polubionego, to dostanie informację, że coś nowego zostało dodane. A tutaj we wsparciu technicznym, w razie czego mamy takie blogi poświęcone czy Arkadii Architekturze, czy Arkadii Termo, czy po prostu kadowskim opcjom Arkadii, gdzie w razie czego można znaleźć najróżniejsze odpowiedzi i obejścia różnych opcji, bądź po prostu przedstawienie opcji programu. Także zachęcam też do obejrzenia tutaj tych opisów, które się znajdują właśnie na naszych blogach, no i oczywiście filmików na YouTubie. I przypominam, że to dzisiejsze webinarium będzie dostępne w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu będzie rysowanie ścian, okien, wstawianie schodów.